Spaceruję teraz po ulicy, gdzie jest wiele ceglanych budynków charakterystycznych dla Kopenhagi. Zobaczcie, gdzie zaprowadził mnie instynkt odkrywcy. Takie ładne miejsce. Miedziana pomarańcz ścian zgrywa się z roślinnością. Niskie zabudowanie, białe drewniane okna. Bardzo ładne. Kopenhaga słynie z dużej obecności rowerów, ale to jest zdecydowanie najbardziej urokliwe miejsce, gdzie te rowery są zaparkowane. Jest ono za mną, ale też i tutaj. Zobaczcie, ile ich jest i przed jakim pięknym budynkiem stoją. Daję temu miejscu 10 na 10, jeśli chodzi o parkowanie rowerów. Jestem na tle portu. W Kopenhadze jest bardzo dużo kanałów z wodą, gdzie są zaposowane łodzie. Jest to też jedna z cech charakterystycznych tego miasta. Teraz zastanawiam się, w którą stronę jest Centrum Duńskiego Designu, bo tu jest numer 26 i zastanawiam się, czy to w tą, czy to w tą. Jesteśmy w Duńskim Centrum Designu. Znajduje się ono w takim malowniczym kompleksie budowli. Zaraz wejdziemy do środka i zobaczymy, co kryje się w tej kreatywnej przestrzeni. Bardzo długo tutaj szukaliśmy tego miejsca, bo ono było przeniesione z innego miejsca w to w 2015 roku. No i przewodnik tego nie ogarnął. Ja zupełnie nie wiem, czy są te wystawy, bo to miejsce nie wygląda na wystawy. Ten film to film klęska, bo po tym jak Centrum Designu zostało przeniesione z jednego miejsca w to i odnaleźliśmy w to, okazało się, że jak w grze komputerowej mam kolejny artefakt, mogę wam na razie pokazać ulotkę. No, prezentuje się całkiem nieźle. Pokazuje, że w tym Muzeum Duńskiego Wzornictwa są rzeczy, które naprawdę by nas zainteresowały. A na środku jest ogród. Jesteśmy teraz przed głównym gmachem Biblioteki Królewskiej. Na środku znajduje się ogród. W centrum Kopenhagi niewiele jest takich miejsc zielonych, w których można wypocząć. To jest jedno z nich. Warto też potem może iść coś przeczytać. Jest taka ciekawostka, że dzieci do 16 roku życia muszą być w bibliotece pod opieką rodziców. Bardzo jestem głodna. Po jednej mojej stronie mijam pomnik duńskiego filozofa Kierkegaarda, a po mojej drugiej stronie jest fontanna z takim domkiem dla ryby. Ciekawe, jak wyglądają przez okienkę. Budynek, podobnie jak ratusz, jest w stylu toskańskim. Był bardzo modny w Danii wtedy, kiedy powstawał, a działo się to na przełomie XIX i XX wieku. Minusem jest to, że trzeba tu uważać na błoto. Widzę, że dla mnie te drzwi są zamknięte. Ta potężna budowla to Christiansborg. Obecnie siedziba rządu i parlamentu, a wcześniej siedziba króla, wielokrotnie przebudowywana. Ten ogromny XVIII-wieczny zamek ma przestronny dziedziniec wewnętrzny i zaraz pójdziemy go zobaczyć. zauważyłam taką rzecz, że obecnie w tej Kopenhadze bardzo dużo rzeczy jest remontowanych. Wczoraj na przystani Hawni też były remonty, tutaj są remonty, remonty były przy Centrum Duńskiego Designu. No, nareszcie, to nie był ten dziedziniec wewnętrzny, teraz będzie dziedziniec wewnętrzny. Myślę, że to od tej strony najlepiej oglądać ten zamek. Mogę teraz chwilkę odpocząć i popatrzeć na pomnik konny Fryderyka VII. Teraz zobaczcie. Porównuję. To jest ten sam. Jestem pewna, że trafiłam w to miejsce, w które planowałam. Z cyklu Odkrywamy Kopenhagę, bramy Kopenhagi. To jest sklep z biżuterią.